Ostatnio ktoś fajną rzecz zrobił, mianowicie wszystkie ofiary Tytana Głośnika i myślę, że w następnym sezonie, który na pewno do nas się pojawi prędzej czy później, będziemy mieli znacznie więcej tych postaci, które staną oko w oko z Tytanem Głośnikiem, a ten Tytan Głośnik będzie w stanie sobie z nimi poradzić, bo jak wiemy, na pewno no nie liczymy te rzeczy, które wyrządził jako osoba, która była jakby pod wpływem Skibidi Toilet przejęta przez niego. Zostawcie lajka, dzisiaj wam pokażę wyliczenia tych wszystkich oczywiście postaci. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba i będziemy oczywiście poruszać też wasze tematy, wasze komentarze, także porozmawiamy sobie dzisiaj i zacznijmy, bo ten wpis, który ludzie na Reddicie wrzucili, jest całkiem spoko. Jak widzicie, ofiary Tytana Speakermana, a tak szczegółowo już z noża, tak, przy użyciu jego noża, bo jak wiemy, wcześniej pokonał na przykład, jak był zainfekowany, Large'a Głośnika albo inne kamery i tak dalej przy użyciu swojej energii, czy raczej dźwięku, więc to akurat jest podstawową taką rzeczą. No i pierwszą, jak widzicie, no jest nie kto inny jak Tytan TV Man, który potem humorystycznie się do tego jakby odniósł, jak pokonali Tytana Naukowca. No stabbing, nie? Coś takiego powiedział. Także mniej więcej to było mega fajne, takie śmieszne nawiązanie. Natomiast myślę, że cała ta sytuacja się obróci i takie koło zatoczymy, ponieważ teraz to Tytan Głośnik będzie ratował Tytana TV-mana i Tytan TV-man będzie chciał coś zrobić Tytanowi Głośnikowi, więc to mamy wszystko odwrócone. Natomiast pokładamy wielkie nadzieje i także sojusz w głośnikach, ponieważ no sam naukowiec TV-manów mówił, że to ulepszenie głośników Armada ma być całkiem mocna i ona by mogłaby sobie poradzić nawet z... Co jest bardzo ciekawe, że oni byliby w stanie poradzić sobie z Astro. Mnie to zastanawia, czy tak będzie. No ale mamy kolejna, to jest fejkowy G-Man, jak pamiętacie. Niestety walka była bardzo krótko, cieszyliśmy się na powrót Tytana Głośnika, który był w nawet dobrej kondycji, tak samo Tytan Kamera. Niestety to się okazała ta walka taką, to był taki decoy, to była taka przynęta i pułapka, bo jak wiemy, potem nastąpiła zmasowany atak tych kamikadze z Skibidi Toilet i one bardzo osłabiły Tytanów, więc to było mega taki plot twist, zwrot akcji, no ale to była kolejna taka ofiara. Mamy oczywiście naukowca, który również Tytana Naukowca, który również padł ofiarą Tytana Głośnika. Co ciekawe, potem ten prawdziwy naukowiec został troszkę osłabiony, troszkę zniszczony przez samego Tytana Głośnika przy użyciu jego dłoni. Natomiast to my tutaj pokazujemy tylko jakby te noże, więc jak widzicie, trochę tego było. No ale tutaj on mu zniszczył, prawda, to oko, troszkę uszkodził. No i ten laser, który tutaj miał. No i kolejny to oczywiście G-Man. G-Man już ulepszony. Oczywiście nie w ulepszeniu jako pół tytan z rękoma, tylko po prostu taki tutaj już ta wersja ulepszona, ale no niestety mimo wszystko G-Man cechuje się dużą wytrzymałością i naprawdę mimo wszystko zniósł to bardzo dobrze, no ale jak widzicie, jego oko zostało naruszone, ale to nie jedyna taka ofiara, bo tutaj jest właśnie też jest gif właśnie z tym, jak Tytan atakuje Skibidi Toilet, jak widzicie, też na niego wskoczył i też tam nożem robi swoje, więc to nie jedyne takie ofiary. Natomiast patrzę, czy tutaj również było coś jeszcze z komentarzy. No zobaczymy tylko, słuchajcie, w ulepszeniach, jak będzie, czy Tytan Głośnik ulepszony
będzie też miał te noże, czy po prostu zmieni to może na jakiś miecz i tak dalej. No zobaczymy, albo włócznie, czy oszczep, bo jak wiemy, Black Speakerman miał włócznie, nie? Czy oszczep, jak to tam zwał, tak zwał. No dobrze, to w takim razie przejdziemy sobie do waszych pogadanek, waszych komentarzy. Rista, dziękuję. Chyba jesteś nowym wspierającym z tego, co widzę. Siema Brod, prawdopodobnie Tytan Speakerman dostanie ulepszenie Astro. To znaczy, no na pewno wydaje się, że skoro TV Menu dali to, te sample, tak, te jednostki pokonane Astro dali kamerom, oni mieli, to myślę, że dali też oczywiście nikomu innemu jak głośnikom, więc głośniki być może wykorzystają tą technologię. Głęboko wierzę, że broń Juggernauta znajdzie zastosowanie dla Tytana głośnika. Tak mi się wydaje. Zgadzam się, Brod, że sekretny agent dał Astro technologię Astro, ale w 70% reszta 25%, że TV Menu są zbyt pewni siebie, że wygrają te wszystkie wojny sami. No, to tak, to też ważne, też prawda, że pewność siebie ich zgubiła. Bro, ciekawa teoria, ale jedno pytanie jest nieznane. Jaki ma plan sekretny agent, prawdziwy plan? Bo ostatnio widzę filmy, że agent ulepsza Tytana kamerę i dają mu swoją zieloną energię, a co jeśli robi sekretny agent, chce zniszczyć wszystkich na swoich innych planetach, wrogów i stworzyć swój świat? No też tak może być. No nie wiemy, jaki jest naprawdę plan sekretnego agenta, ale widać, że on po prostu pociąga za sznurki, a to są tylko takie kukiełki, nie? Te inne postacie w teatrzyku jego. Ej, Brod, mam teorię, bo w 77 odcinku, jak G-Man uratował Tytana TV-mana, to skąd on mógł wiedzieć o tym, że Tytan akurat w tym miejscu jest? Może, ale ta kula z energią agenta z 73 odcinka, to G-Man strzelił w rdzeń Tytanowi, więc może to był GPS, no ale to... No, mogłoby tak być, no ale myślę, że takie eksplozje i odgłosy walki to będzie słychać i widać z daleka, nie? Natomiast tam były też inne Astro i być może te Astro mają inne Skibidi Toilet i być może to oni mają też nadajniki jakieś, nie? Obstawiam, że tak, że wszystkie Skibidi Toilet mają jakieś nadajniki albo są jakoś połączone. W odcinku 77 Toilet, pełny odcinek, w momencie 30 Tytan TV Man ma głowirę, mały telewizor, a w 3.10 jest coś na tak, jakby lince wyglądały jak Spider TV lub naukowiec. I przy okazji Tytan, Speakerman i G-Man będą znowu razem atakować. No, powrót duo, to się zgadza. Natomiast tu w pełnym odcinku 3.10, no to jest mój odcinek, ale pełny odcinek 3.10. Zaraz to sprawdzimy. Ale gdzie to Spider TV? Czekajcie, bo... Na głowie? Ale w którym momencie? A tu jest... A, to jest TV Mana ma na głowie. Wiesz, to jest TV Man tu na nim siedzi. W ogóle zauważyliście, że on tutaj ma też macki, też takie mają? Ja się zastanawiam, czemu oni tych macków nie użyli, żeby go, wiecie, splątać i żeby go zablokować, jego zabranie przez Duchess. Bo mogli go przecież tymi widzicie, tymi pnączami, tymi rękami, które go naprawiają, mogli go owinąć, żeby nie wzięli go, nie? Ciekawe.